człowiecznie, bój i stępów. Nasz rodowód, nasz początek, ten od miasta Braga Lema. Długi łańcuch ludzkich istnień, połączony myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska.
szczerze, lecz nie wszystkim tutaj wierzę. Namnożyło się cwaniaków, którzy kłamią mych rodaków. Po co robią te zabiegi, czyżby jakieś to przedbiegi? Znów się biją obce nacje, każdy wciska nam swą rację. Dziś nieważne miasto, wioska, w sercach ma być cała Polska. Polskie dziecko do was woła, żeby Polska była Polska. Pewnie nie rozumiesz tekstu, ani sensu, ni kontekstu. Patrzysz ciągle w szklany ekran, w którym tylko pełno reklam. I sprzedają ci obłudę, by wypełnić twoją nudę. Weźmy sprawy w swoje ręce, bo nie będzie Polski więcej. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drodzy widzowie. Wita was Lechicka Radiowizja na kanale Suwereni 2RP Dają Głos. Prowadzący Paweł Sop. Dzisiaj gościmy u pana prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego. Dzień dobry panie prezydencie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Kochani, proszę o zadawanie pytań na live, na czacie. Natomiast na chwilę obecną witam oczywiście wszystkich tych, którzy już do nas dołączyli. Super, że tutaj z nami jesteście. Panie prezydencie, co chciałby nam pan powiedzieć? Proszę zadać pytanie, a ja odpowiem. Panie prezydencie, ja to powiem w ten sposób. Żeby Polska była Polską w końcu. Proszę państwa, aby Polska była Polską, to potrzebny jest naród. My tego narodu nie mamy. A proszę pamiętać, że w Polsce nigdy nie było prawdziwego polskiego rządu. Nie było, nie ma i nie będzie. Dlaczego tak się dzieje? Tak się dzieje tylko dlatego, że są to pozostałości po Magdalence, gdzie to wszystko zostało ustalone wcześniej przeciwko narodowi polskiemu i przeciwko naszemu państwu. I tutaj się nie ma co dziwić, że to, co się dzieje dzisiaj, to, co widzimy na żywo, można powiedzieć, a chodzi o rolników, protesty rolników. Proszę państwa, te protesty są jak najbardziej uzasadnione. Nikt nie chce Zielonego Ładu. I tutaj muszę powiedzieć, że Jarosław Kaczyński przyznał się do czego? Do tego, że zrozumiał, że ten Zielony Ład jest tragedią. Janusz Wojciechowski, który jest głównym szefem, można powiedzieć, w Parlamencie Europejskim, dążył do tego, ale zaczynają się wycofywać, bo Zielony Ład przede wszystkim ma za zadanie wykończenia ostatniej gałęzi przemysłu polskiego, a tym przemysłem jest rolnictwo. I niech się nikt nie łudzi, że jeżeli to weszłoby, wejdzie, ale z mniejszymi ograniczeniami, jak to uprzednio było proponowane. Proszę państwa, zwykły
człowiek mieszkający na wsi, mający działkę powiedzmy 1000 czy 1500 metrów kwadratowych, nie będzie mógł mieć żadnego drobiu, żadnego ptactwa, żadnej świnki sobie nie uchowa, nie zabije, czy tam krowę na mleko, aby żyć. Nie będzie również można uprawiać żadnych, ale to żadnych warzyw. Po prostu to ma być ugor. Ale idźmy dalej. Z tego, co Unia proponuje, to proponuje wycięcie wszystkich lasów, żeby nie było zwierzyny w lasach. Czyli wybiją to wszystko. My się z tym nie zgadzamy absolutnie, bo to jest barbarzyństwo. My jesteśmy Słowianami i nie pozwolimy na to, żeby eurokołchoz nas zniszczył. Dlatego się odnoszę do rolników, że to, co robią, robią słusznie. Robią dla nas, dla naszych dzieci i potomstwa, które będzie. Widzicie Państwo, takiego Sejmu jeszcze w Polsce nie było, jak mamy dzisiaj. Jak to? Dwóch marszałków, jeden 2 lata, drugi 2 lata. Zresztą na temat pana Hołowni nie będę się w ogóle, ale to w ogóle wypowiadał, bo widać zdjęcia, że nawet wysyła swoją żonę, która jest lotnikiem, chyba skończyła te kursy latania. Prawdopodobnie jest w stopniu porucznika, może coś wyżej i lata. Podobno, przepraszam, panie prezydencie, że wchodzę w słowo. Podobno jest pilotem wojskowym. Wojskowym, jego tak. Żona. Tak. W związku z tym ja zadam takie jedno pytanie. Jak jest pilotem wojskowym, to w jaki sposób oni zamierzają, że tak powiem, walczyć w tym momencie, no niestety z Rosją, wprowadzając nas do wojny? Proszę Państwa, powiem krótko. Nawet Telewizja Polska opublikowała, że Rosja ma dwukrotnie więcej sprzętu wojennego, aniżeli cały pakt NATO. Rosja dzisiaj jest numer jeden, jeżeli chodzi o potęgę militarną, to po pierwsze. Po drugie, jest jeszcze coś ciekawszego, to musi Państwo też wiedzieć. Prezydent Rosji, Władimir Putin, wybiera się po zaprzysiężeniu, gdzie? Do Chin. Tam będzie spotkanie z całym rządem. W jakim celu? Otóż w celu jednym, który jest najważniejszy. Strategia obrony wolnych państw. Druga RP złożyła wniosek i przystępujemy do BRICS-u. Czekamy tylko na rejestrację. I my nie mamy nic wspólnego z tą wojną. Poza tym zbrodnią jest wysyłać polskich żołnierzy na Ukrainę, aby oni bronili Ukraińców, braci naszych. Jacy bracia? No proszę Państwa, tak, to są bracia panów, którzy rządzą. To są ukraińskiego pochodzenia i tutaj się nie dziwię, że tak dążą do tej wojny. Ale nikt się nie zastanowił nad jedną sprawą, co jest bardzo istotne, uważam, że polska młodzież, ona pojedzie tam po to, żeby ich wybić. Te 2000 bodajże wojska Macron z Francji, Macron, tak, dokładnie, wysłał i to już jest blisko granicy ukraińskiej. Polska również się zdeklarowała, jak i Niemcy. Tylko po co im to wysyłają? Przecież wystąpienie ministra obrony Rosji, tego oczywiście telewizja nie pokazuje, bo jest konflikt interesów, tylko nie wiem jakich. Rosja jest przygotowana. Te wszystkie czołgi, ci wszyscy żołnierze, którzy pojadą, bez wystrzału, wszyscy spłoną. Szanowni Państwo, dawno, dawno temu, jak pamiętacie, Rosja laserem powstrzymała Chińczyków, którzy chcieli wejść na Syberię. Spalili tysiące ludzi, się skończyło. Dzisiaj natomiast Chińczyków w Rosji, na Syberii, liczy się na około między 60 a 100 milionów. Putin pozwala, tam budują fabryki, przemysł, ale nie wiecie jednej rzeczy. W Rosji
i właśnie tam w rejonach Syberii powstają najnowocześniejsze fabryki zbrojeniowe rosyjskie, jakie tylko mogą być. I wizyta Putina, który wygrał te wybory ponad 80% poparcia społecznego, to się rzadko kiedy zdarza. I oczywiście nasi mówią, że to jest sfałszowane, ukartowane odnośnie tego, który zmarł, Nawalny i tak dalej, i tak dalej. Co się dzieje? Jest to wszystko propaganda, za którą zapłaci Polska. Proszę, słucham pytania. Panie prezydencie, tutaj pan Adam Skrobała. Oczywiście też mówiąc odnośnie prezydenta Putina, my wiemy, dlaczego prezydent Putin wygrał. Ponieważ jest to w tym momencie najlepszy prezydent, jaki może być. Natomiast pan Adam Skrobała zadał pytanie, czy Druga Rzeczpospolita będzie się domagać zwrotu ziem zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie? Myślę, że z państwami wschodnimi to powinniśmy się dogadać, a zachód? Proszę państwa, Polska, Rosja, Białoruś i też Ukraina, to my jesteśmy Słowianie. My się dogadamy, przecież Putin powiedział parę lat temu, że my Słowianie, to się odnosiło stricte do Polski, musimy sami się dogadać do wszelkich problemów, jakie zaistniały i jakie będą w przyszłości. Czyli on to przewidział już, co mamy dzisiaj. Pewno, że się dogadamy. Nie ma najmniejszego problemu. Proszę państwa, jak może być, żebyśmy my, takie ptaszki lub gołębie latające w kółko, aż się w końcu wszyscy zabijemy. Natomiast Rosja jest potęgą. A teraz ten pakt, który został podpisany już z Chinami i nie tylko z Chinami, bo również i z Koreą tam, która jest tak znienawidzona, ale są jeszcze inne państwa, to jest potęga nie do zniszczenia. Proszę państwa, ja widziałem ostatnio najnowocześniejsze okręty podwodne rosyjskie, chińskie. Proszę państwa, byłem w szoku. W szoku. Przede wszystkim żaden inny okręt tego okrętu nie jest w stanie dogonić i nie jest w stanie żaden radar stwierdzić, że on jest. Ale tam jest bardzo dobre rozwiązanie, jak się okazało. Gdy będzie płynął ten okręt podwodny, może strzelać z rakiet. I te rakiety na pełnej mocy są dalekozasiężne. I tutaj nie ma dyskusji, że będzie inaczej. Tak, słucham. Panie prezydencie, znów pan Adam Skrobała. Czy będą wydawane paszporty 2RP? Oraz czy jesteśmy zarejestrowani w ONZ jako Druga Rzeczypospolita Polska? Proszę państwa, oczywiście, że jest tylko Druga RP, bo musicie wiedzieć, że Polska i to Druga RP była współtwórcą Organizacji Narodów Zjednoczonych i jesteśmy. Trzeciej RP nie ma, zresztą takie państwo nie istnieje. Nie ma czegoś takiego, to jest fikcja. To jest fikcja, gdzie wmówiono nam, że jest odnowa i tak dalej. Ale ta odnowa, która jest, to idzie w złym kierunku, w tragicznym kierunku dla Polski, dla narodu polskiego i dla rasy słowiańskiej. Chazarstwo, to co powiedziało wielu polityków, tutaj nie będę wymieniał nazwisk, bo po co, należy całkowicie unicestwić. No, czy ja za tym jestem, trudno powiedzieć, bo są to też ludzie i tutaj bym był bardzo powściągliwy, natomiast należy ich całkowicie wysadzić siodła, na którym siedzą, bo oni chcą rządzić. Proszę państwa, jeszcze tam nie dopowiedziałem w poprzednim pytaniu, panie redaktorze, że Ukraina, polska strona, była wielokrotnie oddawana Polsce. Przecież Gorbaczow oddawał kilkakrotnie, Polska nie chciała. Ale i Putin również chciał oddać. I pamiętacie tą aferę, że Sikorski, ten dzisiejszy minister spraw zagranicznych, pierwszy to opublikował, że Rosja chce nam oddać Ukrainę. Oczywiście, że my Ukrainę weźmiemy, bo to jest nasza ziemia. Nie mówię Ukrainy.
ta ziemia, która jest, to jest polska ziemia. I proszę Państwa, dlaczego nikt nie powie z tych mądrych polityków, z tych geniuszy dziennikarzy, którzy prowadzą te programy, że Bolesław Chrobry, król polski i później cesarz Europy, tak proszę Państwa, dobrze to słyszycie, a chrzest nie był w Gnieźnie, tylko w Niemczech, na polskiej ziemi. My sięgniemy tyle od Niemiec ziemi, ile jest, się nam należy. Jeżeli chodzi o Śląsk, to będzie autonomią. Zrobimy autonomią wolny Śląsk. Wolny Śląsk, powtarzam jeszcze raz, to samo Gdańsk. Będzie wolnym miastem. Oczywiście, że będzie to należało do Polski i będzie pod dyktando Parlamentu Polskiego, głowy państwa polskiej, bo nie może być inaczej. Co do Kaliningradu, to pamiętacie Państwo, jak mówiłem w 2009-2015 roku, że Kaliningrad miał być oddany 25 lat po wojnie. Tak, i to potwierdzam, jest to prawdą. Ale dzisiaj ten Kaliningrad nam uratuje życie, proszę Państwa. Dlaczego? Ano dlatego, że to jest przyczółek Rosji. Nie chciałbym być na miejscu nikogo. No niestety, jesteśmy tak ukształtowani, że jesteśmy w samym sercu, w samym centrum Europy. A centrum Europy tak dokładnie to jest w Kole, proszę Państwa. O tym też nikt nie chce mówić. Dlaczego? Po co mają mówić? Przecież dzisiaj historia się zmienia na jaką? Na parszywą. Wszyscy królowie muszą, nie będzie ich. Przecież wojna z Krzyżakami, nie było czegoś takiego. Hołdu Pruskiego też nie było, nie było niczego. No to są urojenia strasznych komunistów, esbeków i banderowców. Słucham. Panie prezydencie, powiem coś takiego. Mam dzieci, które w tej chwili chodzą do szkoły. I powiedzmy tak, u mojego syna na podręczniku do historii jest wyrysowany rycerz z godłem, jest narysowany orzeł. Orzeł w koronie otwartej już wtedy? Nie. To jest po prostu coś niesamowitego, jak bardzo jest to zakłamywane. Trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Polscy władcy nie tylko byli cesarzami Europy. Trzech mieliśmy cesarzy. Tak. Dokładnie. Ale jeden leży w Gnieźnie. Nie tylko, panie prezydencie. My mieliśmy jeszcze około 60 władców wcześniej, przed Mieszkiem I. Zgadza się, to jest prawda. Proszę Państwa, to teraz powiem Państwu coś, co na pewno Was bardzo zaniepokoi. 1410 rok, bitwa pod Grunwaldem. I wcześniej, mówię teraz o Jasnej Górze, dzisiaj tam wisi Czarna Madonna, którą Krzyżacy w darze przywieźli w 1410 roku. Ale wcześniej była Biała Madonna. Szanowni Państwo, Biała Madonna, są dwa obrazy. Jeden jest w Watykanie, drugi jest na Jasnej Górze, odwrócony twarzą do ściany. Dlaczego tego się nie zmieni? Ten obraz musi być zdjęty, bo to było przekleństwo i to była kara za to, że Polska rozgromiła Krzyżaków. Proszę Państwa, jest wiele więcej zagadek, których nikt nie chce wyjaśnić. Czy to moja wina, że zajmuję się tym ponad 40 lat? Tą historią prawdziwą, naturalną, jaka była? Przecież do tego trzeba wracać. My mamy korzenie, natomiast ci, którzy dzisiaj są, nie mają żadnych korzeni. Do niczego. Panie prezydencie, trzeba powiedzieć jasno. Biała Madonna jest naszą Madonną. A czarna jest niemiecka. Krzyżacka tak naprawdę. Tak. Proszę Państwa, na temat historii bardzo wiele profesorów przyjeżdża, z bardzo wieloma się spotykam. Proszą, aby poinformować ich więcej o szczegółach. Ja to oczywiście robię, bo tą historię musimy kultywować, ale nie tylko kultywować, my musimy dbać o nasze. Jak to możliwe, żeby był przymusowy język ukraiński? A z jakiej racji? Jaka Ukraina?
Jaka Ukraina? Chcecie Ukrainę? To jedźcie na Ukrainę i tam brońcie Ukrainy. W Polsce jest 1,5 miliona, powiedzmy, Ukraińców, gdzie milion, ja tak już wrzucam taką liczbę. Dlaczego to wojsko, które jest ukraińskie, nie jedzie walczyć za Ukrainę? Ja spotykam się z tymi ludźmi, oni mówią tak, a jaka Ukraina? Ukrainy nie ma, tam nie ma wojny. Tam tylko jest rzeź żołnierzy ukraińskich, 17-18-latkowie. Ale proszę Państwa, Mariupol został zrównoważony z ziemią, a od 2022 roku dokładnie został odbudowany przez Rosję. Są piękne bloki, piękne apartamenty, autostrady, wszystko z najwyższej półki. Panie prezydencie, ja dzisiaj rozmawiałem z jedną osobą w autobusie jadąc tutaj, żeby było ciekawiej. Z tą osobą rozmawiało mi się bardzo fajnie i powiedziałem jedną rzecz. Rosjanie nie niszczą, Rosjanie budują. I trzeba powiedzieć, jak wiele istnień ludzkich ocalił Putin w tym momencie. Dlaczego? Nie mówi się o tym, że otwarcie w Azowstalu było przechowywane mnóstwo noworodków. Mnóstwo. Na co one były przeznaczone? Trudno powiedzieć. Mało tego, żołnierze, którzy tam giną, z reguły na części zamienne. Proszę Państwa, no przykro mi, ale jest to prawdą. My mamy bardzo dobre kontakty z narodowością ukraińską. To są Polacy, ci, którzy są na wojnie, na froncie. Nie mają odebrane telefony, nie mogą się kontaktować. Dostaję tam urlop, wówczas te informacje docierają również i do nas. Ale proszę zauważyć jedną rzecz. Wracając tutaj właśnie do odbudowy tego Mariupola, przecież nie kto inny, jak Polska była 8. i 9. potęgą gospodarczą na świecie. Ale układ w Magdalence nakazał zniszczenie całego polskiego przemysłu. Już nie wspomnę o stoczniach. I dzisiaj nas nie ma na liście. Jesteśmy na samym końcu za Afryką. W Afryce jest więcej przemysłu jak w Polsce dzisiaj, bo w Polsce nie ma niczego. Bo o to chodziło. O to chodziło. Proszę Państwa, jak to się zakończy, trudno powiedzieć, ale może być tak, że to, co mówią politycy rosyjscy, już jawnie wypowiadają się odnośnie drugiej RP, że tam w Polsce są Polacy, Słowianie i druga RP żyje, pracuje i będzie pracowała. My to robimy dla narodu, ale mamy problem, bo coraz więcej hejterów, którzy mnie hejtują. Ale to dobrze, bo my już mamy pełne informacje o tych ludziach. Proszę Państwa, my nagrywamy dzisiaj na dwa kanały. Pana Sopa, Pawła, jeden kanał, to jest gdzie na żywo. Są pytania, ja odpowiadam. No i przy okazji nagrywamy na naszym kanale. Także proszę mi wybaczyć, że być może wiele osób tego nie może zrozumieć, jak to, że tutaj przerywam i gadam. No ale taka jest prawda. Panie prezydencie, tutaj pan Marian Lechowicz. Moje pytanie do prezydenta to jest: na naszych dowodach suwerena 2RP jest zamieszczona mapa granic korporacji 3 RP. Wiadomo, że Druga Rzeczpospolita ma inne granice. Czy będą i kiedy będą zmiany naszych granic z Proszę Państwa, proszę Państwa, nowe dowody będziemy wydawać, bo są już w trakcie robienia. Ci, którzy mieli stare, one są ważne w dalszym ciągu. Nie ma sensu ich wymieniać. Natomiast szata graficzna jest zupełnie inna i to są dowody naprawdę wyśmienite. To samo, jeżeli chodzi o metryki. Proszę pamiętać, że metryka to jest wasze świadectwo urodzenia człowieka żywego, a nie zmarłego.
nie zmarłego, bo dzisiaj jesteście wszyscy zmarli. A co to oznacza? Zgodnie z prawem osoba, która nie żyje, bo wy nie żyjecie, jest nieważna. Jest nieważna. Ja to tyle razy powtarzałem ludziom. Panie prezydencie, trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Moim zdaniem, tak jak tutaj chodzi o granice, wiadomo, że Zachód raczej będziemy granice rewidować, bo nam się pewne rzeczy należą. Ale z krajami wschodnimi myślę, że w jakiś sposób się dogadamy i że nie trzeba będzie rewizji granic. Wydaje mi, nie w takim stopniu. Proszę Państwa, oczywiście, że nie będzie, bo my zabieramy tą część naszej ziemi na wschodzie, a resztę zabiera Putin. Tak, proszę Państwa. I to jest koniec rozmowy o jakiejkolwiek Ukrainie. Nie ma, nie będzie Ukrainy. Jest tylko Polska i Rosja. I to proszę pamiętać. To, co ten rząd mówi, niech sobie mówi, co tylko chce. My wiemy już, i tutaj muszę powiedzieć o jednej rzeczy, pobycie pana Dudy i Tuska w Stanach Zjednoczonych. I zadaję pytanie publicznie. Dlaczego ten mechanik samolotu polskiego w Waszyngtonie po przyjeździe do Polski umarł? Odpowiedź brzmi następująco. Ja to powiedziałem dużo wcześniej, że tylko jedna osoba wróci do Polski. Miał wrócić Tusk, a Duda miał podzielić los inny, ten, który był w Smoleńsku. I oczywiście wina była, by Rosjanie podłożyli bombę, tylko ta bomba była podłożona już dużo wcześniej i ten technik, proszę Państwa, ten technik sprawdzając, kontrolował to wszystko i znalazł to. Dlatego przyleciał spokojnie do Polski. A resztę zastanówcie się nad tym. Panie prezydencie, odnośnie Białorusi, ja myślę, że wiem o tym, że tam pewne tereny należałyby się nam jako Polakom. Ale ja myślę, że z Białorusią moglibyśmy się dogadać w inny sposób. Czy pan widzi szansę na dogadanie się z Białorusią? Proszę Państwa, oczywiście, że tak. Pewno, że nasze ziemie po podziale, po Jałcie zmniejszyły się, skurczyły się bardzo. Duża część Białorusi należy do nas, ale niech będzie. Jeżeli chodzi o Białorusinów, proszę Państwa, bardzo fajny naród. Prezydent znakomity. Nie poddał się terrorowi, jaki zastosowała Unia Europejska i Ameryka. A cóż to Ameryka jest? Przecież Amerykanie, proszę pamiętać, że płacili $25 za zdjęcie skalpu Indianom. Rząd amerykański płacił. Zobaczcie wszystkie wojny, kto rozpętywał? Ameryka. Ale najciekawsza rzecz, czy wiecie Państwo, że kto się zbogacił na wojnie? Najbardziej Rosja. Najbardziej Rosja. Oni tam prowadzili tą wojenkę z Rosją na Ukrainie, ale Putin był na tyle inteligentny, że produkował nową broń. I gdzie to jest potęga? Nie to, że ja chwalę czy zachwalam. Po prostu to jest prawda. Ja nie będę kłamał. Rząd niech kłamie, ile tylko się da. Proszę Państwa, bardzo ważna sprawa. W Rosji jest lista Polaków, polityków, posłów, senatorów. To samo dotyczy i Unii Europejskiej. Są to, ja mówię tylko o Polsce, ponad 2500 osób na tak zwanej czarnej liście. Oni będą rozliczani. Niewątpliwie będą rozliczani. Ale jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć. Jeżeli chodzi o Glapińskiego, popieram ten wniosek pod Trybunał Stanu, ale nie za to, co teraz zrobił, tylko trzeba wrócić wcześniej. Dlaczego nikt nie chce z tej trzeciej RP powiedzieć, jaka była prawda z Glapińskim i ze wszystkimi innymi przywódcami w ówczesnej epoce? Mam tu na myśli FOS. Tak, proszę Państwa, umoczony jest
Korner, stary Morawiecki, młody Morawiecki i wielu innych. Kaczyński również i inni politycy, również i z Platformy. Panie prezydencie, tutaj trzeba sprostować, bo oczywiście ta lista, która dotyczy Polski, to mówimy o panach, którzy są tylko i wyłącznie polskojęzyczni. Natomiast tutaj pan Adam Skrobała zadał takie pytanie. Jak pan prezydent chce rozwiązać sprawę pobytu Ukraińców w Polsce? Proszę państwa, to jest bardzo prosta sprawa. 48 godzin muszą opuścić Polskę. Krótko, więcej nie ma o czym mówić. To jak to jest, ja się pytam, że Ukrainiec po jednym dniu dostaje emeryturę 1500, a Polak musi pracować na to 30 lat. Koniec pytań w tym temacie. I kolejne pytanie, również pan Adam Skrobała. Kiedy będzie prawdziwy Polak, prawdziwy polski bank II Rzeczpospolitej? Czy na jest na to szansa? Jest szansa, oczywiście, ale na pewno nie w tym systemie, który jest dzisiaj w Polsce. Proszę państwa, pewne sprawy mnie również są objęte tajemnicą. Nie mogę powiedzieć, ale one są. I bank mamy, mamy bank. I prawdopodobnie go odbierzemy. To wszystko zależy teraz od procesu, który będzie. I myślę, że wygramy, bo muszą oddać. Panie prezydencie, tutaj Barbara Młynarczyk. Czy wiadomo coś w temacie referendum? Chodzi o Polexit. O leki? Nie, Polexit, czyli opuszczenie Unii Europejskiej przez korporacje. Proszę państwa, ja jestem zdania, że Polska musi wyjść z Unii Europejskiej, bezwzględnie. Zobaczcie, Orban wychodzi, wiele innych państw również wychodzą. Pierwsza wyszła Wielka Brytania. I słusznie, ponieważ ten system stalinowskiej, nawet nie stalinowskiej, właściwie to gorzej jak stalinowskiej organizacji, co jest Eurokołchoz, nie ma racji bytu już. To się skończyło. Epoka wyprzedziła wszystko. A kto rządzi? Kto daje władzę? Naród daje władzę. Naród tą władzę zabiera. I teraz, proszę państwa, do wyborów, te, które są samorządowe, to niech się każdy zastanowi, na kogo głosować. Nie będzie pochodzenia żadnego z kandydatów. Ja daję to pod rozwagę każdemu, bo każdy, kto zagłosuje, bierze odpowiedzialność za ten głos. Panie prezydencie, ja sądzę, że oczywiście suwereni o tym wiedzą, że są świadomi. Natomiast trzeba powiedzieć otwarcie, bo sprawdzałem i jest to dokument, który można sobie znaleźć chociażby na stronie Google. Wystarczy wejść w Google i wpisać sobie gmina, nazwa gminy Regon. Jeżeli ktoś bardziej podłubie w tym momencie, bardziej tego poszuka, to jest w stanie po tym numerze nawet dojść do tego, kto jest właścicielem danej gminy. Czyli w tym momencie moje zdanie jest takie, wybory nie są ważne, bo wedle tego, co kiedyś powiedział Józef Stalin, nieważne kto jak głosuje, ważne kto liczy głosy. Już jest wszystko ustawione, a wybory to tylko dla gojów. Proszę państwa, no dziękuję za to pytanie. Tak, ma pan rację. Panie Pawle, to jest prawda. Mianuje ten, kto liczy te głosy. Czy pójdą wszyscy? Nikt nie pójdzie? To też będą głosy policzone, że byli. Mamy aferę kopertową. Ciekawa sprawa jest. To jest wątek, który się zaczyna. Sprawa Pegasusa. Nie wiem, czy to prawdą, ale ponoć albo 13, albo 15 godzin byłem podsłuchiwany. Zresztą cały czas miałem zamontowane w samochodzie nasłuchy. Nawet był film nagrany na ten temat. Pokazałem, mechanik to wykrył. Został to zdemontowane. Wiemy, kto to zrobił. Wiemy, w jakim celu, ale to jest poza wszystkim. Panie prezydencie, tutaj ponownie Barbara Młynarczyk.
Czy prezydent widział lub czy też prezydent coś wie na temat druku z logo naszego orła dotyczącego właśnie referendum? Proszę Państwa, na ten temat się nie chcę wypowiadać, bo prokuratura mogłaby mi zarzucić pewne sprawy. Orzeł, jakiego my mamy, to tutaj jest w klapie. To jest prawdziwy orzeł. A te wszystkie malowanki, które są, ja już widziałem pół orła i pół wideł ukraiński, ale to nie będę się wydał. I właśnie dzisiaj, a propos tego, mamy nowe logo, złote i srebrne. Producent nam dostarczył. Tak, proszę Państwa. Złote i srebrne. Coś pięknego. No, naprawdę bardzo dobra robota techniczna. Panie prezydencie, tutaj nawiązując do logo, też muszę powiedzieć, że została stworzona nowa formacja, stricte policyjna, gdzie ich logo to jest połączenie zarówno flagi polskiej, jak i też flagi ukraińskiej. I co ciekawe, służą tam zarówno Polacy, jak i też Ukraińcy. Z tym, że obawiam się, że ta formacja może zostać użyta przeciwko rolnikom. Nie tylko użyta, ale to jest pewne. Ale proszę Państwa, nie wymagajcie ode mnie, żebym mówił kulisy tych spraw. Ja powiedziałem raz o kulisach, ci w białych hełmach, i to powinno wystarczyć. Kto tutaj pod Sejmem zrobił awanturę? Policjanci. To nie byli policjanci. Ci, którzy normalni, to są specjalne jednostki, są różnojęzyczni. To oni wyrywali bruk i rzucali, nie rolnicy. Przecież policja się wypowiedziała wyraźnie. Rolnicy zachowywali spokój. Jeżeli cokolwiek było, to byli wyprowadzani rolnicy z tej manifestacji. Ale policja niestety zaczęła wyrywać bruk. I widać było, jak uciekali, później się chowali za policjantów. Rozumiecie Państwo? Tyle w tym temacie. Panie prezydencie, oczywiście myślę, że suwereni wiedzą, o co chodzi, wiedzą, jak to jest. Z tym, że powiem tak, tutaj też nawiązując do wojska, czy jest szansa, żeby w tym momencie suwereni mogli się zabezpieczyć przed pójściem do konfliktu, który no, nie jest nasz? Proszę Państwa, to jest wojna Ukrainy, a właściwie nie Ukrainy, Ameryki i Unii Europejskiej, którzy sprowokowali, a Polska podżegała ich do tej wojny. Za to ktoś zapłaci. I to olbrzymią cenę, olbrzymią. Proszę Państwa, jak to Państwu powiedzieć, aby to było jasne. Są dziennikarze, którzy mówią prawdę, mają kłopoty. Ja mam bardzo dużo kłopotów za objawianie, to się nazywa, tajemnic państwowych III RP. Jakie to tajemnice? Żadne tajemnice, ale to wszystko jest sprawa Stanów Zjednoczonych. Polska dostała kredyt 2 miliardy na zakup helikopterów, chyba Apache. Ale jakich? Nowych? Nie. Starych, zużytych. Tutaj jest złomowisko w Polsce. Na to trzeba zarobić jeszcze, prawda? I tyle. To jest akurat prawda, panie prezydencie, że dostaliśmy kredyt i tak naprawdę wielu się zastanawia, o co chodzi z tym kredytem i dlaczego. Ponieważ koszt jednego takiego helikoptera przekracza 10 miliardów. Proszę Państwa, to są sprawy, o których bym nie chciał mówić. Dlaczego? I tak tych helikopterów nie dostaną. Tak samo nie dostaniemy jak z KPO. W tym roku nie jesteśmy ujęci w niczym. W przyszłym roku nie wiadomo. A te 600 miliardów, co się mówi, no to jest dobre, fajna sprawa. I to jest to tak zwana kiełbasa. No ale to
życzę, żeby każdy tej kiełbasy trochę zjadł, bo to nie jest tak. Proszę Państwa, mamy bardzo dużo zaprzyjaźnionych osób w Unii Europejskiej. Są to urzędnicy Unii Europejskiej i mamy informacje trochę inne, jak te, które są mówione. Panie Prezydencie, oficjalnie jest mówione, że dostaniemy finansowanie i tak dalej. Ja natomiast się zastanawiam. Unia Europejska tak naprawdę żyje ze składkowego, czyli z tego, co dadzą wszystkie kraje. To w takim razie skąd biorą się te finanse tak ogromne na wszystkie programy? Przecież rolnicy unijni dostają wielokrotnie więcej niż rolnicy z Polski. Oczywiście my dostajemy 35% tylko tego, co powinniśmy dostawać. To jest podyktowane traktatem lizbońskim, który został zmieniony. Musieliśmy oddać połowę europosłów. No i oczywiście zostało to przyjęte, tylko że nie zdjęto połowy posłów i senatorów z Polski. O co tu chodzi? Tu chodzi o to, że nigdy nie możemy dostać tyle, ile mają Niemcy, Francuzi czy inne państwa. I to jest ten przekręt gigantyczny, ale no cóż, no Polacy to niemowlęta, ale rodzice i tak zwani przybrani rodzice, którzy twierdzą, że są Polakami, to są hieny. Panie Prezydencie, tutaj trzeba powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Rolnik polski tak naprawdę to dostaje może 20% tej kwoty, która mu się należy. Dlaczego? Bo koszta, jeśli... koszta zżerają na miejscu. Agencja Modernizacji Rolnictwa, teraz wyszła gigantyczna afera, jak pieniądze były przydzielane, rozdawane i kradziono. Kradziono rolnika, okradano Polaka, naród polski. Tak, dokładnie. Panie Prezydencie, tutaj tak, pan Adam Skrobała, kiedy okupacyjne wojsko USA opuści Polskę? Proszę Państwa, no na pewno nie za żadnego rządu obecnego, ale na pewno, gdy my dojdziemy do władzy, to pozwolimy wyjechać tylko żołnierzom, bo są niczemu niewinni, a resztę zostanie sprzętu tu. Czyli zapłacą za to, że tutaj byli, a dzisiaj my płacimy jeszcze za to, że oni są. 5 miliardów z offsetu pozostało, ale co się stało? Wojsko naprowadzili i te 5 miliardów dolarów wyparowało, rozumiecie Państwo? Ale naród klaszcze, klaszcze ile tylko się da i hejterzy wy też. Na Was też przyjdzie kolejka, nawet nie zdajecie sobie sprawy. Mamy wszystko. Panie Prezydencie, tutaj Pani Elżbieta zadaje takie pytanie, czy już wiadomo, kiedy będą wypłacane środki finansowe, o których mówił Pan Prezydent na początku tego roku? Czy jest już w przybliżeniu chociaż znany termin? Proszę Państwa, to wszystko zależy od tego, co się dzieje w Polsce. Ja, jak już mówiłem wcześniej, wracając z żoną, byliśmy rewidowani przez Urząd Celno-Skarbowy. Szukano złota, szukano dewiz. Jeżeli chodzi o te kwoty, owszem, w najbliższym czasie, po przeprowadzeniu spisu z natury, bo te pieniądze są, dostaniemy. Teraz to udowodnię, co zrobiono z panem Sikorskim. Sprawa jest prosta. Dwukrotnie był w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec i dwukrotnie wyśmiano się z niego. Wyśmiano się z niego, o jakich reparacjach, kto. Trzecia RP nie istnieje, tak jak i nie istnieje Ukraina. Tylko to się należy drugiej RP, proszę Państwa. I to jest prawda, to jest prawda. Owszem, Polska, trzecia RP, sprzedali wszystko. Ale druga RP nie ma żadnych długów,
jest i będzie najpotężniejszym państwem. A proszę pamiętać, że Francja musi zapłacić za pierwszą wojnę światową jeszcze i Wielka Brytania. I to też wyegzekwujemy. Chyba widzicie państwo, że ja robię to, co tylko mogę, ale nie mam poparcia ze strony Polski, od strony narodu polskiego. Nie mam. I tu jest problem. Ja latam po nieważne gdzie, de facto tam jest wszystko przygotowane. Tylko gdzie są ludzie? Ja wiem, że ludzie by chcieli po milionie, żeby dać każdemu do kieszeni, a on pójdzie w gaz. Tak? Nie, proszę państwa, nie ma czegoś takiego. To, co było powiedziane, suwereni dostaną po tyle, ile było powiedziane, posiadający komplet dokumentów. Bo to jest tak zwana dotacja do życia. Do życia. Nie może być inaczej. I my to zrobimy. Tylko trzeba uważać, co się robi. I proszę nie myśleć, że prezydent pojedzie w pociągu, przywiezie pieniądze, będzie rozdawał. Nie. To wszystko musi być aktem prawnym. Dlatego współpracujemy z największą kancelarią amerykańską, adwokacką, ponieważ Szwajcarii żadna z kancelarii nie chciała się podjąć tej sprawy. Ale Amerykanie się podjęli. Do tego bierzemy również Kongres Żydowski. Musicie to zrozumieć. Myśmy spłacili im zadłużenie całkowite za II wojnę światową. Ale to już jest sprawa, która jest objęta tajemnicą, ile dostaną również. Oczywiście w tym będzie brała również udział Rosja, bo musi brać. Panie prezydencie, oczywiście my tych finansów nie możemy nazwać darowizną, bo to nie będzie darowizna, tylko będzie, tak jak pan powiedział, dotacje. A w jaki sposób będziemy mogli się, że tak powiem, bronić, ponieważ wiemy, że fiskus korporacyjny będzie próbował te finanse nam odebrać. Proszę państwa, powiem krótko. Środki będą jako zapomogi wolne od podatku. Zapomogi dla suwerenów II Rzeczypospolitej Polskiej. Tylko ci, którzy są prawdziwi Polacy. My w tej chwili dokopaliśmy się do specjalnych instrumentów. My wiemy wszystko na ten temat. Ale to już państwa nie powinno interesować. Powiem panu tak, panie prezydencie. Polaków na pewno by to interesowało, ale my niestety nie możemy tego wszystkiego podać. Dlaczego? Bo korporacja się zabezpieczy przeciwko nam w tym momencie. I właśnie odpowiedziane jest na pytanie. Dobrze, że to nie ja mówię. Panie prezydencie, myślę, że możemy już na chwilę obecną zakończyć, dlatego że już i tak dość długo nadajemy. Czy jest coś, co chciałby pan jeszcze nam powiedzieć, przekazać? Ewentualnie, czy jest coś, co chciałby pan ogłosić? Proszę państwa, jeżeli chodzi o nabór do wojska, to jest na stronie opublikowane, należy wydrukować sobie i na WKU pójść. Ten, kto ma dowód suwerena, ma metrykę człowieka żywego, składa to i mówi dziękuję. To nie jest moja wojna, ja nie jestem w korporacji, nie, ja nie podpisywałem w 2002 roku żadnej umowy na korporację. Ja nie zgadzam się z taki numer powiem tylko, 2030, co to było, to państwo wiecie chyba. I ja jestem osobą II Rzeczypospolitej Polskiej, Słowianinem. Nie będę szedł na wojnę za państwo nieistniejące, czyli Ukraina, ale ziemię zabierzemy, bo Putin nam odda to, co jest nasze. Nie tylko, nam się należy jeszcze znacznie więcej, a to, że Niemcy nienawidzą Polski, nienawidzą, to sobie nawet nie zdajecie sprawy, dlatego zabierzemy swoją ziemię niemiecką i nikt nie stanie nam w przeszkodzie, nikt. Powstanie nowy pakt i układ sił zbrojnych w tej części Europy. O tym też nie mogę mówić, ale domyślacie się chyba, z kim i kto. Dziękuję państwu za uwagę, miłego dnia
I pamiętajcie, dowody suwerena, to co tam piszą w internecie, niech sobie piszą, i metryki osób żywych. Był protest rolników. Wczoraj masa rolników do mnie dzwoniła, co mają dowody, pokazywali policjantom. Policja mówi, tak, znamy te dowody, one są legalne. Urzędnicy, którzy nie chcą uznawać, to tylko należy spisywać nazwiska. Będziemy im zabierać to, co posiadają. I to koniec dyskusji. Skończyła się zabawa, historia musi wrócić prawdziwa, a ci, którzy... Oj, za dużo mówić zaczynam, przepraszam, więcej nie powiem. Dziękuję Państwu za uwagę. Obserwujcie i patrzcie, co się będzie działo w niedalekiej przyszłości. Do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich suwerenów, ale również pozdrawiam tych, którzy nie są jeszcze suwerenami, a będą na pewno. Tylko proszę pamiętać, że niedługo, w niedługim czasie pewne sprawy, pewien rozdział zostanie zamknięty, to się zbliża już wielkimi, milowymi krokami do nas, do Polski. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Panu, Panie Redaktorze, że Pan przyjechał. Nagraliśmy ten film, a dawno nie graliśmy. Wiem, że ma Pan uszkodzoną kamerę, więc tylko głos, jakieś tam zdjęcia można postawiać. Natomiast my, proszę Państwa, to co nagraliśmy zostanie opublikowane. Ale proszę zastanowić się nad sobą, nad dziećmi. Na pewno polskie dziecko nie musi się uczyć języka ukraińskiego w żadnym wypadku. Niech się uczą dzieci pana Kamysza i innych. Dziękuję Państwu za uwagę. Miłego dnia i zdrowych, wesołych świąt zbliżających się Wielkiej Nocy. Iść do kościółka, pomodlić się. Ja, jak chodzi o sprawy kościelne, jestem zdania, że Kościół musi być odcięty od państwa, definitywnie, a jeżeli chodzi o tereny, które posiadają, jest tego 28% powierzchni całej polskiej i to trzeba odebrać, bo Kościół, jak religia mówi, ma żyć w ubóstwie, a nie w przepychu. Ja jestem wierzącym, jestem chrześcijaninem, jestem wielkim mistrzem orderu świętego Stanisława i bardzo blisko mi jest do Kościoła, ponieważ moim dziadem był Teodor Andrzej Potocki, a jeżeli ktoś ma wątpliwości do mojego pochodzenia, to szanowni Państwo, we Lwowie, w archiwach jestem odnotowany jako potomek Seweryna Potockiego. Koniec. A niech hejtują ten, ci inni, niech to robią. Ja mam bardzo grubą skórę, ale chciałbym, żeby ci, którzy tak hejtują negatywnie, niech będą bohaterami, niech przyjadą na spotkanie do prezydenta. I niech nagrają to spotkanie. Niech to nagrają tą rozmowę, jaka będzie. A jeszcze jedno. Gdzie są kamraci? Co się stało z kamratami? Nie ma. Teraz wiecie, co to jest. A kamraci zaczynali u nas na Chorzej, proszę Państwa. Tak, jeden zginął i wielu innych również poległo. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam wszystkich hejterów. Pozdrawiam naszych ludzi oddanych Polsce, Polsce prawdziwej, suwerennej, bo trzecia RP rzekła się suwerenności w 1997 roku. Dlaczego tego nikt nie chce powiedzieć? Robią z ludzi baranów. Tak, dziękuję. Do usłyszenia. Dziękujemy również Panie Prezydencie i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.